No, dzień dobry, słuchajcie, tak jak mówiłem, tak zrobimy, nagramy sobie odcinek z Alexa. A miałem ochotę po prostu sobie zagrać i sobie zagramy. Dawno nie grałem. Przecież chyba to były czasy premiery, mi się wydaje. Ale tak jakoś mnie naszło i chyba sobie po prostu pykniemy. Zobaczymy, jak nam wyjdzie to nagranie, czy nam się tu coś będzie cięło, czy nie będzie nam się cięło, bo może zoptymalizowali już wszystko tak, że będzie grało i buczało. Zobaczymy, obadamy. Zobaczymy, obadamy i stwierdzimy, czy lecimy sobie dalej, czy nie lecimy sobie dalej, jak to tam spontane, jak zawsze u Szarego, nie? Kawusia jest i pasuje, słuchajcie. Tak na długość kawusi. Może jakąś misję sobie walniemy. Albo pozwiedzamy, nie? Dalej, 65%. To ekrany ładowania, no długie. No ale... Już troszeczkę mogłem zapomnieć co i jak. Ale będziecie mieli przynajmniej wieczorem co sobie tutaj zalukać. Przy 99% wyskoczy błąd. Nie wiem, jak dla mnie Alex to była fajna. Jedynka była super. Ja dwa razy przeszedłem jedynkę. Dwójką już się tak nie jarałem. To znaczy myślałem, że będzie lepsza. Może, nie wiem. Może troszeczkę się zawiodłem. Zobaczymy. Czasem potrzeba czasu, żeby się czasem potrzeba czasu, nie? No to tak jest. Bywa, że potrzeba czasu. Może tak to sformułuję. Bywa, że potrzeba czasu, żeby człowiek się przekonał do jakiejś gry. Właśnie, nawet jak zacznie, to odstawić na chwilę, na jakiś czas i do tego dopiero wrócić. No dalej, no mogłoby już się naładować, nie? Ja nawet nie wiem, na jakich ustawieniach tu gramy, czy wysokie, czy niewysokie. Ja wiem, że tu były jakieś ściny, coś, jakieś figopago, były jakieś tam problemy z optymalizacją. Mam nadzieję, że tego teraz nie będzie. Ale szło chyba git, nie? Szło chyba git, a tak jakoś tak powoli idzie. No nie wiem, no zobaczymy. W każdym razie Alex 2. Pewnie jesteście zaskoczeni, ja również. Jeszcze by trzeba było czasem wstawić coś z Red Dead Redemption. Też mnie to kusi. Dobra, 52%, 3 dni później. Muzyka, pamiętam, że zawsze tu była taka, o jest 100%. No i zobaczmy, jak tu FPS-y, słuchajcie. Gdzie my jesteśmy, co my tu robimy? Jakichś chipów mamy poszukać? Dobra. Chip and Dalesów. Mamy łuk, mamy psa i mamy broń, oczywiście. I mamy leczenie. Dobra. Atrybuty, umiejętności, co? Dziennik. Wiedza to potęga.
Kan, zastanowić się, czy mogę zostać w grocie. Mam czekać na jego decyzję. Dobra, czyli to takie trzeba raczej poczekać. A gdzie my jesteśmy w ogóle, mapa? Południowe klify. Czemu my jesteśmy na południowych klifach, co? A co tu jest zaznaczone? Czemu ja mam tam znacznik? Ja muszę się tam udać? Czekajcie, to sobie wszystko pozwijamy. Aha, Kan zastanowi się, czy mogę zostać w gro... A. Kilka nocy trzeba poczekać, tak? A gdzie to zaznaczyć? Idzie. Okay. Zaznaczam mapę, zaznaczyłem. Kilka nocy trzeba odczekać, tak? No to dobra. No to by trzeba było się gdzieś przespać najpierw kilka nocy. A to co pokazuje? Czemu ja jestem tutaj? Czy ja tu jakieś zadanie miałem robić? Ja nie pamiętam, dlaczego tutaj jestem. Shaw Maszyn. Klerycy stracili kontrolę nad własnymi żołnierzami. Może nie za to potęga, co? Gdzie to jest na mapie? Pokażcie mi to. Kurde, tu jest rozwalone po całym tym. To i może by było do zrobienia. To zadanie. Zobaczymy, czy to zrobimy, dobra? Może nam się uda. Teraz tak, gdzie to tu było? O kurde. Nie dlaczego to zaznaczyłem, no ale... Czy to jest to? Oni wyjdę w tę stronę, nie? Dobra, a czy ja sobie będę dawał radę z nimi w ogóle? O kurde. Teraz zobaczymy, czy w ogóle na przykład się zdaje z takimi rzeczami radę. O! Już zapomniałem, że... Całkiem mocny jestem. Rozpoczynam skan otoczenia. Wykryto duże ilości gruzu. Bo tamtego to sobie raczej nie pokonamy. Ja nie wiem, czy właśnie może nie o tego chodzi. Może to trzeba ominąć. Ominiemy to, co? Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę.
Ja bym chciał zobaczyć, co to jest. Słuchajcie, gdzie to jest ten? To coś, co my mamy wziąć. Zobaczcie, to w ogóle... Mam w ogóle 12 strzał. Aha, no to ja w 12 strzał, to ja go nie opierdolę. No i tutaj złe zadanie wybraliśmy. Jeszcze nie na nasz poziom. A to idzie zrobić? Kilka nocy musimy odczekać. Do skana, dobra. No to tutaj grota, do groty. Do groty. Ale jak chce się teleportem machem. Coś mi tu jebie, ej, tego. O kurde. A tym? Pewno, że tym. Dawaj! Ale go odjebałem. Tylko gdzie są teraz jego szczątki? Kurwa, ale życia stracił. Którym się chowało jeszcze to, nie? Cztery razy kość otrzymano, no świetnie. Guma do rzucia. Tu eksploracja sama była już przekozacka, no. Czy w jedynce, czy w dwójce, to sama eksploracja jest czymś pięknym po prostu. Łazić, zbierać. Tu są bandyci jacyś? Teraz ci pokażę! To chodź tu gnoju, kurwa. Którędy do mnie idziesz, synu? Trzymał mnie w ogóle atakiem, co? A nie, czekaj, bo może ona nie we mnie? A jednak we mnie. Dobra, jebnięta jedna. Wezmę jej miecz, nie będzie miała czym się lać, jakby miała wstać. Dobra. Taki głupi ten odcinek będzie dzisiaj, no ale dobra, niech taki będzie. Do kawusi, poczekaj, bo kurwa, ale sobie jebym, bo coś Jakubowski napisał. To jest jakieś obozowisko. Bandytów. To się nie uda. Ja zasadniczo to ja nie chciałem go. Ale się co mi się na ten... Co tu się dzieje czasem za oknem, to niepojęte, nie? No ale świecą mi się na czerwono, nawet na czerwono się wrogowie świecą, no to co ja poradzę? A może nam się coś odblokuje dzięki temu, że ich załatwimy, co? A wy słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie takie bezsensowne filmy z jakąś tam gadanką. Może tu sobie, nie wiem co? No i chuj po gościu, nie? Kurwa, bo nie mogę jej trafić, nie?
Jebany brutal. No chyba trochę dostałem. Dobra, chyba rozwaliliśmy tutaj leże. Wszyscy pobraliśmy, ale on jakieś jeszcze fanty miał. Coś mu przecież wypadło jeszcze. Ale mogło gdzieś. Już na krześle nie będę siadał. Jeszcze nie mogę tego zrobić. No, zobaczcie, tu jakaś zajebista skrzynia. Możemy jakieś żarcie sobie, żarełko? No i dobra. A, to jest ten łuk, może jakiś zajebisty łuk. A nie wiem, czy ja przechodziłem może Alexa we wakacje, bo jakoś tak mi się, nie wiem, nie kojarzy. Wakacjami. Ty. No i w ogóle kocham to drewno, nie? To jest tak drewniane, przecież cudowne po prostu. Chili. A może tym kluczem sobie ten... Papierosy. Potem sobie pośpimy tutaj, a może tym kluczem otworzymy... Czy nie? Tak! To jest to, co jest w tym? Ale jaja. A ten jeszcze tu leży, dobra. To trochę Alexa. To może się przy okazji prześpimy, co? Te... Do następnego wieczoru, te kilka nocy się prześpimy, to wypełnimy sobie tamto zadanie. Teraz może w tym szpiborku. Kilka nocy, nie? To pisało, czytałem. Rozwolnienie ma? Zdążyłem już o nich zapomnieć. Ciekawe, ile tych tutaj poranków trzeba opierdolić, nie? Śpi do rana. A tu jest w ogóle dobra miejscowa, żeby się skimnąć za darmola, nie? No nic, szary wziął, po prostu sobie zaczął grać i śpi, nie? Dobra, jeszcze raz śpi do rana i myślę, że powinno starczyć, jak nie to tu przylecimy jeszcze raz, ale... Ale zobaczymy, już całkiem potężnie jesteśmy, ja trochę już tego Alexa tutaj opędzlowałem, to też nie jest tak, że... Że ja tu też totalnie świeży jestem, aczkolwiek mówię, dawno nie grałem. No zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Bez przerwy o nich myślę. Ale jak umysł Dawkinsa mógł podporządkować się tej maszynie? Dawkins wielokrotnie pokazywał potęgę swojej woli. No, dobrze. W końcu się przekonamy, czy to prawda. Ach, infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Ciekawe, czy da się to nagrać bez komplikacji?
Dobra, tylko o to mi chodziło. Dobra, da radę tu jeszcze to. Gdzieś strzały musimy kupić. Trzeba kupić strzały, bo... No inaczej to... Nie, dobra, wracamy do tego kana. Nie wiem dlaczego to w ogóle... Legenda wróć do obozu. Usuń, no właśnie, spacja. To musimy usunąć, bo to było tutaj niepotrzebne. Głos kana, to nie wiem czy tu już się nam czasem nie... Nie aktywowało. Prawdopodobnie się aktywował głos kana. Musimy poszukać sklepu ze strzałami, słuchajcie, na pewno. Ej, a gdzie do tego kana ja mam tam dojść? On tam gdzieś się pod spodem? W tej grot, do tej groty, nie? Trzeba jakoś zejść, ej. Ale mi unika dał. W którym się to chowało? X-em? Co się kłóca? Pod Q możemy sobie ewentualnie tutaj wybierać. No, tu jest jakaś dobra miejscowa. Nie, trochę zmienili, bo mi się wydaje, że to na przykład ta kamera, taka też jej nie było. Dobra, gdzie jest ten ziomuś? Boskana. No dobra, no i trzeba do niego iść, no i... Tylko nie wiem właśnie, czy on jest czasem może tutaj, tylko to tak pokazuje, a on jest tak naprawdę pod spodem? Czemu tam się czaszka zrobiła, to też nie wiem. Ale gdzie on jest? Czekajcie, to jest gdzieś w dzienniku. Powinien zapewne odczekać, a potem do niego wrócić. Kan zastanowił się, czy mogę zostać w grocie. No właśnie, do tej groty. To my tu, tutaj przed tym, tu musimy się teleportować. On jest, mi się wydaje, w grocie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Solo, la. Ale tu fajnie to wygląda tej. Nie, coś tu poprawili albo nie wiem. No coś musieli poprawić. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Fajnie się to gra. Trzeba jakoś dojść do tego kana teraz. Nie wiem, na czuja idę. No chłopaki, dalej, robić. Bo chyba trafiliśmy nawet. Dobra, zapiszmy sobie przed, ok? Zatrzymaj się, przybyszu. Wielki Kan chce z tobą pomówić. Kan poinformuje cię, czy będziemy znosić twoją głos obecność. Jacka jest po prostu niemożliwy. Pomówić. Niech Rawak towarzyszy ci w twojej podróży. Z kim mam pogadać? No przecież... Kto mi ma w podróży? Podobno chcesz z nami zostać. Nie wiem. Czy coś w tym złego? Przekonamy się. Każdy tutaj dba o równowagę na swój sposób. Powinieneś pracować tak jak wszyscy. Pasożytów nie tolerujemy. Słusznie. Dowiedz, że zamierzasz działać w naszym interesie. Daj coś od siebie. Co mam zrobić? Powiedzą ci to moi przełożeni. Dość gadania. Obowiązki wzywają.
Niech Rawak cię strzeże. Słyszałeś, wielkiego Kana. Zgłoś się do Tengisa i Zariny. Przydzielą ci zadania. Chcę pomówić z Kanem. Doprawdy? No, zobaczmy. Od pewnego czasu Tengis o niczym mnie nie informował. Pomów z nim ponownie. W ogóle z nim nie gadałem. Ostatnio nie miałem wieści od Zariny. Wielki Kan nie będzie strzępił języka na rozmowę z tobą, dopóki się nie sprawdzi. Zengis i... Gdzie oni są? Tengis i Zarina, dobra. Tengis i Zarina. Oni są w środku też? Aha, tu jest jeden. Już się świeci kropka. Do środka wstęp mają tylko prawdziwi słudzy Rawaka. A jakim jestem? Widać, że nie jesteś prawdziwym sługą. Wynoś się. No dobra, no w każdym razie, no zobaczcie, przecież fajnie to wygląda, nie? Mi się wydaje, że nawet dobrze się to będzie oglądało. Jak nie, to sobie musimy to walnąć na live, bo po prostu... Może tu się gdzieś do niej wchodzi, co? No to wygląda jakby... Jak nie tak, to tak. Handlarz z złomem, a może będzie coś... Teraz nie mogę. O, jest Tengis. Jak widzę, pozwolono ci tu przebywać. Skąd wiesz? Ksiądz proboszcz. Bo wciąż żyjesz. Coś ci powiem. Niewykluczone, że zjawiłeś się tu nie bez przyczyny. Może pragnąłeś nadać życiu sens? Znaleźć dom. Powiem wam, że... Niemniej jednak nie wolno ci pozostawać w grocie. Chyba lepiej mi się będzie grało w to niż tego rezydenta, nie wiem. Dajcie się znać w komentarzach. Co ci każe? To wam się lepiej ogląda. To znaczy? Wykonywał dla mnie zadania. Daj mi to przemyśleć. No właśnie, bo... Jak sobie życzysz. A jak ta powie? Co ona powie? Wyrażę się jednak znacznie jaśniej. Póki nie ukończysz tego zlecenia, zabraniam ci handlować. Zajrzyj do mnie znowu, gdybyś chciał to zmienić. O ty! Użyj. Prasa do przycisku. Aha, dobra. A gdzie jest a ta babka? Dobra, to był on. To był Tengis, a ja muszę jeszcze dojść do tej. Gdzieś tam będzie? Do Zariny. Jeszcze zobaczymy, co Zarina ma na to. Co ona na to? Nie przejmuj się tym. Nie, tu pokazuje, że jest wyżej. Dobra. Trzeba korzystać z okazji, jeśli się nadarzy. Naprawę trzeba zacząć od siebie. Tak jest. Dobra, tam jest Tengis. Ja muszę iść do tej Zeriny jeszcze. Jeszcze wyżej muszę do niej wejść. Pokazuje tak, jakby była nade mną jeszcze, nie? Tędy wejdziemy. A co tu? Można? Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. Gruz jakiś bierę. Dobra, no to musimy gdzieś tutaj wyżej wejść na wyższą kondygnację i szukać. Słuchajcie, bardzo przyjemnie się gra, bo mówię wam, że był problem.
Wcześniej był problem, jakoś się tak cięło, jakieś takie były problemy, a teraz widzę, że całkiem to fajnie chodzi. Dobra, ale musimy naprawdę wejść wyżej. Dobra, to tutaj chodzimy wyżej. Zaraz jej tutaj poszukamy, tej babki. Teraz nam pokazuje, żebyśmy zeszli niżej? No ludzie kochany. Tylko żeby nie było, że ja latam za tym, a ja mam iść tam. Bo tam, ja tam gdzieś muszę iść. Bo tu nam tego na te pokazuje, a ja muszę iść gdzieś tu. Nie wiem, czy ja tam trafię oczywiście. To jest handlarzy na jakieś? Może strzały. Jeszcze strzały. Dixon. Dixon, ja bym chciał strzały od ciebie. Słuchaj, zdarzają się ludzie rozmowni. No ty chamie. A tu jest, dobra. Jest. Doszliśmy do niej. Wolniej od fałszywego pod... No i dobra, wysłał mnie tu Khan. Wysłał mnie tu Khan. Czego ten niemowa ode mnie chce? Niemota może. Z tym, co mówił, przydzielisz mi zadanie. Najwyraźniej coś w tobie dostrzegł. Bardzo rzadko osobiście zwraca uwagę na przybyszy. Tak. Mógłbyś posprzątać sanktuarium, albo... Albo? Albo co? Przyda mi się ktoś neutralny. Ktoś, kto nie wierzy w Rawaka. Kto przyjrzy się sprawie z innej perspektywy. No to dawaj, to misję. Pewne elementy wywrotowe w grocie próbują zakłócić równowagę. Te jednostki są wyjątkowo ostrożne. Nigdy nie zdradziłyby się przy Markonie. Dlaczego uważasz, że mi zaufają? Weź ten amulet. Wywabi ich. Afiszuj się z nim, ale z umiarem. Prawdopodobnie wzbudzisz ich zainteresowanie. Afiszuj się z nim, ale z umiarem? Nie wiem o co. Co do amuletu? Komu mam go pokazać? Gdybym to wiedziała, nie byłbyś mi potrzebny. Przy bramie spotkasz Dymitra i Marata. Uderz do nich. Aha. Sporo widzą na co dzień. Gosta i jego ochroniarz też są dobrze poinformowani. Możesz też popytać w piwnicy. No i fajnie. Kogo dokładnie powinienem szukać? Wystarczy ci tyle, że stanowią oni zagrożenie dla równowagi i naszego stylu życia. Skąd wziąłeś ten amulet? Jeden ze strażników, Marat, znalazł go pod stołem w piwnicy. Jeśli chcesz, sam go o to zapytaj. Dobra, słuchajcie, jeszcze w ramach tego lajta poszukajmy handlarza, który nam tutaj sprzeda strzały, słuchajcie, strzały. Ja nie wiem, czy to jest fort, a gdzie jest ten bereserków? Bastion? Może w bastionie kupię, co? Idziemy jeszcze poszukać strzał, słuchajcie. Bo strzały są jednak no, dosyć istotne, tam mam trochę ammo w tym pistolecie, jak widzisz, robi też robotę, ale muszę się trochę na nowo zaznajomić w ogóle tutaj z całą tą mechaniką. Jeszcze bym jakiś handlarz dorwać. Nie no, te dźwięki są tak sympatyczne, te skrzypienie i to wszystko. Załóza, no. Z załózą trochę mieliśmy do czynienia. Tutaj niby jest jakiś handlarzyna, ale czym on handluje? Pokaż, co sprzedajesz. Pamiętaj, niczego... Ja wiem, że ty niczego nie rozdajesz, no, ale chodzi mi głównie o strzały. Strzała, bełt. I teraz tak, dobra. Tylko teraz tak. Ekwipunek poproszę i teraz tak, co my musimy tutaj, o czym? To jest harpun, strzała, czyli ta zwykłe, kurde, tak?
Te zwykłe strzały nam są potrzebne do naszego łuku. Łuk bereserka, tak? A to? No widzicie. Mamy nawet lepszy łuk do założenia. Nie wiem, dlaczego my tego łuku nie nosimy. To jest jakaś kosa w ogóle. My mamy kupę towaru. Ja muszę to przejrzeć, zobaczyć co i jak, bo zaraz się ukaże, że po prostu no... Dobra, ale póki był, to te strzały można kupić, nie? Gdzie on tam uciekł? Gdzie ten dziad uciekł? No, tu jest. Tak, ja wiem, że tu nic za darmo nie... Kasa jest w ogóle? Bo ja tak... Tak, dobra, okej. Możemy 180 kupić? Możemy. Dobra, koniec. Jeszcze raz przepatrzmy ten ekwipunek. Czekajcie, a jakbyśmy... Dobra, tu mamy to. Tylko teraz... ostrze kuriera, tak? Mamy na... Co mi to tak pyka? Ostrze kuriera. To jest to, co mamy założone. To jest jednoręczna broń, tak? Jednoręczna broń. Zobaczcie, to już jest lepsze. Aha, ale nie możemy jeszcze założyć. Dobra, bo to też trzeba pamiętać, że musimy na to patrzeć, nie? To jest tarcza, jaka dziwna. No. Dobra, to jest gorsze, to jest gorsze. To jest dwuręczna kosa, ale to nam brakuje. A to jest jednoręczna, ale musimy iść w siłę i w zręczność. Siła 65 i zręczność. Siła 65 i zręczność. Maska przeciwgazowa. Ja mam tą założoną, tak. Tutaj za dużego wyboru nie mamy. Dobra, jak to tam... A to chciałem, nie? Pewnie to bym chciał, kurde. Dobra. Ale ten miecz renegata, uszkodzony, ale jest uszkodzony. No i właśnie, o co tu chodzi, nie? Ej, można ulepszyć, a jak to... gdzie to się ulepszało? Ostrze kuriera ulepszone, obrażenia. Gdzieś tu był. Czy nie było tu gdzieś stołu do ulepszania? To jest prasa do pocisków. Na pewno byśmy coś znaleźli. Tam też coś było. Do ulepszania broń. Tak, dobra. Nie posiadasz odpowiedniej umiejętności. Aha, dobra. A co potrzeba do umiejętności? Mamy umiejętności, tak? Tylko teraz tak. Biegłość w broni, a gdzie jest, tu jest walka, rzemiosło. Górnictwo, co to będzie? To będzie rzemiosło właśnie? Twórca odblokuje możliwość robienia broni na własny użytek. Wytwarzania amunicji. Prostą broń, lepszą broń, tak? A to by było to? Na pewno ciekawe. Tworzenia dopalaczy eliksirów. Patrzcie, ile tego tu jest w ogóle, nie? To są receptury, tak? Plecak odrzutowy. Ja tu nic nie mam w ogóle, możesz latać szybciej dzięki dopalaczom. A zobaczmy, czy tutaj to mogę... właśnie, co tu mi potrzeba? Budowa, muszę budowę dać 30. Budowę 30 muszę dać, tak? Tutaj, budowa. My nie mamy już. Nie mamy już punktów. Nie mamy punktów do wydania. Czyli musimy nabić poziom po prostu. Musimy nabić poziom i dopiero wtedy
Ale level sobie nabijemy, bo tutaj sobie gdzieś nawet na mobkach, bo to nam dużo nie zostało tego levelu do bicia, więc... No nawet te fragmenty, te momenty, nie? Po prostu... To już mi się podoba. A z ciekawości, jakie tu mamy ustawienia, słuchajcie? Rozgrywka? Nie. Wyświetlasz pewnie, tak? Częstotliwość odświeżania, dobra. Na wysokich jedziemy. No zobaczcie, jedziemy na wysokich i jest super. Także gierkę poprawili, no nie ma wata, nie? Na pewno poprawili gierę. Ale chcielibyśmy... O kurde. No, o tyle... O tyle dobrze, że idzie to zrobić w ten sposób. Jebniemy ją. Nie wiem, czy czymś tam kurwa chciała mnie. Dawaj. Pająków nie lubię, pająków nienawidzę, pająków po prostu, nie? Może się zajął się tym. Dobra, mamy to. Dobra, okej, okay, super. Jakiś gruczoł jakiś zdobyłem z tego pająka. Oczywiście. A 51. No to musimy na tak do 52, no to trochę tej. Trzeba było rozwalić tego, rozdupcyć. Tam jest jakaś fajna lokacja, z tego co widzę. Antoło. Co tak tu pusto? Gdzie są stwory? Dobra, tu idzie wejść tu, a ja bym chciał tamto odwiedzić. O, dobra, mopki. O ile się nie mylę. O, to jest ten plujący, ten, kurwa, głupio zrobiłem, źle zrobiłem. Sorry, źle zrobiłem, on pluje tym gównem. Dobra, już. Dobra, dobrze, że ten mój towarzysz jest taki całkiem. Dobrze, że się zablokował gnój. Dobra. Ale nawet nie widziałem, ile zdobyliśmy tego doświadczenia, no jakoś dużo. Dobra, ej, jak już to będziemy, co? Dolecimy do levelu? I walniemy w budowę, bo ja potem zapomnę. Czy tam mi się podobało, ale tu pójdziemy, tylko to zabijemy tego gnoja, pies. Ale wyskoczył. Dobra, to też już nie żyje. To jeszcze w coś strzelało? Dobra, łupy łupami. Dobra, to też sobie weźmiemy. To wszystko sobie weźmiemy. Nie wiem, może wam się to wydawać nudne, ale nie wiem. No mi się po prostu podoba coś takiego, że sobie połazimy, trochę zeksplorujemy, trochę powijamy level. Nie każdy też lubi taki rodzaj gier, ale... Ale nie wiem, ja bym sobie pograł. Tym bardziej, że zobaczcie, że to z powrotem działa. Z powrotem, to nigdy nie działało, więc nie można powiedzieć, że z powrotem działa. To by było złe określenie, ale po prostu zaczął Alex działać tak jak należy i to mi się podoba właśnie. O, a to zapisywanie działa fajnie. Tą roślinkę sobie weźmiemy. No pieczywo, widzisz, właśnie o to mi chodziło. Takie... Ammunition, śpiwora to mi na razie nie trzeba. O, ten kwiatek jest znowu do wzięcia. I zobaczcie, właśnie komputer daje tą możliwość, żebyśmy sobie grali tutaj na wysokich. A myśmy nie mogli grać na wysokich, bo tutaj dziadoszyło się wszystko, po prostu się wszystko pierdzieliło, nie?
Dobra, gdzie było to coś, co mi się tu podobało, takie z góry? Był gdzieś tam, czy tam? Tam chyba, nie? Tam, teneran, tam, tam. O, tego sobie walniemy, trochę dostaniemy expa. Dobra. Poproszę o więcej. Więcej, więcej. Dobra, to, a tu może jakieś fanty jeszcze będą? No, otwarty świat, nie? Otwarty świat, to jest coś, co jest po prostu... Jest coś fajnego jest w tym, że można sobie tutaj przez... Kurwa ty. O, tam. Leci? Leciał, dobra. Dawaj oba, no. Dobra, z tamtym drugim może być trochę gorzej, ale może. Dobra, dawaj go. Kurwa, jak będziesz tak trafiał. No ten może być gorszy, dobra, ale może jakoś. O ty, ale tu kurwa wskoczył, ja pierdolę. Oj. Koniec litości, kurwa zero litości. Przeładuj, dobra. Gdzie on jest? Gdzie on spierdolił? Słyszę go. Dobra, jednięty, okej, okay, pasuje. Dobrze, że mam taką broń asekuracyjnie po prostu. Dobra, zbieramy sobie łupy, bo łupy to się przydadzą, wiadomo. No, oczywiście roślinkę. O, tam mamy jeszcze jednego, a w ogóle wbijamy jakoś te... O, wbijamy, zaraz będzie level, słuchajcie. Chodź tutaj do rodzeństwa. Kurwa, więcej znowu przylazło i chuj. Ten jaki gipki, ja pierdolę. Dobra, dawaj chociaż jednego. Jest nowy poziom, o to chodziło. Dobra, pomagaj, ale już tu się kurwa cała rodzina, kurwa cała familia przyszła. Dobra, dawaj jeszcze tego. Kurwa, ten jest gorszy trochę, dobra. Ale go wyjebał. Gdzie on? Pod nami jest? Kurwa, co tu się... Widzieliście to? Dobra, ja tu muszę znaleźć... Kurwa, tu jest! Ej, leczenie! Dobra, mamy to. Kurwa, nie, już się nie lecz. Dawaj, no ja. Teraz już musimy go klepnąć, nie ma bata. Godzilla, kurwa, Godzilla. Dobra, jednięty. No i chuj, o to chodziło, dobra. Łuka, dobra. Otrzymano surowe mięso. O to chodziło. Mieliśmy wbić level. Teraz atrybuty budowa chyba, nie? Tam... Myśleliśmy o budowie, jeszcze chciałem tam stanąć sobie. Wetam. Dobra. Umiejętności, atrybuty, dobra, budowa, do 30 to trzeba dojechać, nie? O! I super, o to chodzi. Zastosuj. I umiejętności teraz już możemy tutaj zobaczyć to, czy da się jakoś. Siła budowa, 30, tak! Ej, słuchajcie, już to robimy. Zaraz będziemy sobie ulepszać broń, tylko jeszcze chcę zobaczyć to, co chciałem zobaczyć, czyli tutaj ten... Takie drewniane coś takiego jest tutaj, gdzieś musi być, tam przy skarpie. No nie jest piękna ta gra? No na nowo mi się podoba, nie? Serio, naprawdę jestem... Ciśnienie powietrza i temperatura w nowym. Ej, no gdzie jest to takie coś tutaj było takie? A, to o tamto chyba chodziło, co? Ej, tamto... Muzę grają. Ja pamiętam, jak tam byłem kiedyś. Taki amfiteatr, ala.
Ja tu byłem. Tu grali. Billy Idol tutaj grał. Nie no, nie wierzę. To co tu się wydarzyło, to jest po prostu. Jak on tam wlazł? Nie chcę brać tych papierosów, bo za chwilę się okaże, że zrobią ze mnie złodzieja jakiegoś, nie? Billy dał czadu. Ten koncert był w dechę. Billy Idol. Szkoda, że już nie zagra, nie? Billy Idol tu grał. No weź. To się by idealnie na TikToka nadawało, słuchajcie. Dobra, lecimy jeszcze tutaj raz do bastionu, żebyśmy mogli po prostu zobaczyć, czy da się ulepszyć tą broń, bo myślę, że warto. Jeszcze mi coś mryga, tam jeszcze coś muszę zrobić, mogę zrobić, znaczy się, bo coś mi tam... Było tam, gdzie to było? To było tutaj gdzieś, nie? Nie no, ale się, słuchajcie, nagrzałem z powrotem na... Zobaczcie. Z dupy nam 50 minut wyszło, a jeszcze bym sobie pograł dalej, nie? Za mało o tym wiem. Nie posiadasz odpowiedniej umiejętności. Aha, a nie rozwinąłem chyba tego jeszcze, nie? Czekajcie, umiejętności. Jak to rozwinąć? Aha, u nauczyciela, zaznacz nauczycieli na mapie, dobra. Mapa. Tutaj mamy Smitha. Gdzie jest ten Smith? O, Falk jest w poprzedniej części. To jest Smith. Ciekawe, czy się nauczę. Co chciałbyś wiedzieć? O to. Dobra, i idziemy zobaczyć, czy da się to. O nie, dobra. Idziemy teraz zobaczyć, czy to coś dało nam. Zapiszemy sobie oczywiście gierkę. Czy będziemy mogli ulepszyć po prostu tą broń, nie? No powiem wam, że zakochałem się na nowo w tej gierce, nie? O, można. No jak nie posiadam umiejętności? Stanowisko do ulepszania broni, no i co? Umiejętności, no niby mam to. A chyba, że na trzeci level to mam zrobić. Jak korzystać ze stanowiska do ulepszenia broni? Cios w plecy. Nie, no myślę, że to jest to, ale... tylko kurde. No ja pierdolę, no to nie wiem. No muszę sobie to wygooglować. Postać, co to jest? No myślałem, że będę mógł, ale czemu jeszcze nie mogę korzystać, bo co? Za mało o tym wie. Do ulepszenia broni. Nie posiadasz odpowiedniej umiejętności. Dobra, ja to popatrzę sobie na to, bo... To jest warsztat broni dystansowej. I to mamy. I to, słuchajcie, mamy. A dlaczego nie mam... Twórca broni. Dwa z trzech. Ale czemu nie mogę na przykład sobie tutaj... ulepszać jeszcze tego. No, warsztat tej broni to sobie opanowałem. A może musi być na trzecim poziomie, co? Nie wiem, no muszę to wygooglować, słuchajcie, ale tak czy inaczej, 55 minut, no jeszcze bym sobie pograł, ale no już musimy kończyć odcinek, myślę, że spoko, fajny, i ja bym dalej grał w Alexa.
czym to się bają. Nara.